skupiamy się między innymi na działaniach związanych z edukacją, ze wsparciem edukacyjnym. Dla dziecka 9, 10 czy 15-letniego jest naprawdę dużym problemem porzucenie swojej szkoły, zaczęcie szkoły w nowej klasie, z nowymi kolegami, koleżankami, w zupełnie innym języku. Staramy się reagować na to wszystko, co się dzieje. Nie jesteśmy w stanie zrobić tego sami. Mamy wspaniałych partnerów, mamy miasto Katowice, mamy organizacje pozarządowe, które tutaj na miejscu są i które tak naprawdę powitały i przyjęły Ukraińców do katowickiej społeczności. Do miasta Katowice przybyło kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców z Ukrainy, uciekinierów wojennych. Ten pierwszy etap to był etap kryzysowy, mieszkania, ubrania. W tej chwili kładziemy bardzo duży nacisk na integrację, na to, aby Ukraińcy, którzy do nas przybyli, czuli się mieszkańcami pełnoprawnymi, ale z drugiej strony też, aby mieszkańcy Katowic mieli poczucie stworzonej płaszczyzny do takiej integracji. Pomagają nam w tym środki UNICEF-u i właśnie dzięki tym środkom organizujemy blisko 20 podobnych wydarzeń. Ta kwestia wspólnych zabaw dla dzieci polskich i ukraińskich jest bardzo istotna ze względu na aklimatyzację tych rodzin. Te osoby zaczynają już powoli być naszymi mieszkańcami i warto na to zwrócić uwagę. Od początku nam bardzo zależało, żeby osoby z Ukrainy tutaj znalazły swoje miejsce, żeby nie było sytuacji, w której mieszkańcy Katowic ich odrzucą. Dzisiaj tego nie ma. Myślę, że i to widać w zakładach usługowych, w sklepach, że bardzo często ten język ukraiński jest zarówno ze strony obsługi, ale także ze strony kupujących. W związku z tym jest kwestia tych osób, tych rodzin, które mieszkają tutaj i właściwie myślę, że część z nich będzie u nas na stałe. Jako telewizja TVS od samego początku, od czasu rozpoczęcia bardzo nieszczęśliwej wojny na Ukrainie, włączamy się we wszelkiego rodzaju akcje pomocowe. Na samym początku organizowaliśmy paczki i transporty, które przejeżdżały szczęśliwie przez granicę, ale przyszła pora na kolejny etap. Chcemy integrować społeczeństwo ukraińskie, które przyjechało do Polski, z naszym społeczeństwem, pokazywać im wszelkiego rodzaju możliwości, co można u nas robić, jakie mamy szkoły, jak można znaleźć zatrudnienie. Szereg akcji i piknik, który zorganizowaliśmy wspólnie z władzami miasta Katowic, również przy pomocy UNICEF-u. Chcemy, żeby tutaj się dzieci, młodzież ukraińska integrowała razem z naszą polską młodzieżą.